W sobotę zakończyła się halowa Liga Piłki Nożnej w Pyzdrach. W trwających 14 kolejek rozgrywkach uczestniczyło 7 drużyn, które grały systemem mecz i rewanż. Mistrzostwo ligi obroniła drużyna z Bożykowa, która zwycięstwo zapewniła sobie już 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Królem strzelców ligi został Bartłomiej Sotkiewicz, którego zapytaliśmy o to, który z tytułów ceni sobie bardziej, indywidualny czy drużynowy? No, oczywiście cieszy mnie bardziej drużynowe zwycięstwo. Zawsze drużyna na pierwszym miejscu, a jeśli przy okazji udaje się zdobyć jakiś tytuł indywidualny, to też jest fajnie, też się cieszę. Na drugim miejscu plasowała się Energosieć Pyzdry, która również uchodziła za faworyta. Ligę chciała zawojować Joga, bądź jak powinno się wymawiać prawidłowo, Żoga Bonitu, która jednak przegrała najważniejszy mecz z Bożykowem. No nie udał się ten mecz w stawkę i chłopacy siedli w tych dwóch kolejkach. No, ale myślę, że nie daliśmy plamy jako taka drużyna, która nigdzie nam nie reprezentuje żadnych klubów, tylko spotykamy się dla przyjemności i gramy dla siebie. Udział w przyszłorocznej edycji ligi już zapowiedziała Sosenka Września. Przyjedziemy może silniejszym składem i powalczymy na pewno większą, wyższą lokatę. Najlepszym bramkarzem został wybrany Piotr Lepel z FC Osiedla. Czy zaskoczonym? Trudno mi powiedzieć. Zawsze się oczekuje i tak do końca. Jest dużo też dobrych bramkarzy, no ale to wybierają drużynę po prostu. Nie grasz w najmocniejszej drużynie, czy nie zastanawiałeś się nad przejściem do drużyny lepszej po prostu? Nie. Ja gram w swojej drużynie od lat i na pewno w niej zostanę. Więc raczej nie ma szans, żebym grał w jakiejś innej drużynie. Drużyny postulują, by rozgrywki przeprowadzić według regulaminu futsalowego. Czy to możliwe? Myślę, że byłoby fajne, żeby wprowadzić te zasady z tego względu, że liczba kumulowanych fauli by się wyrównała, że to spowodowałoby, że ta liga byłaby ciekawsza, dlatego że liczba rzutów karnych byłaby wyższa. Natomiast tu część opuszczamy korzyść, a te faule się jakby nie zaliczają, tak? Po 5 kumulowanym faulu zawsze byłby rzut karny z 9 metra. Także myślę, że tych bramek też byłoby więcej, ale to powoduje też, że musiałby być jakiś sędzia stolikowy, który musiałby te faule zapisywać, ewentualnie wprowadzać na tablicę. To jest taka troszkę trudność, ale myślę, że warto w następnych latach o tym pomyśleć. Rozgrywki cieszyły się sporym zainteresowaniem kibiców. Szkoda, że uczestniczyło w niej tylko 7 zespołów. Dla przykładu w Kołaczkowie jest ich 12.